No i tutaj właśnie jedziemy jeszcze nieskończonym odcinkiem tej drogi między Poszkrą a Larvik. W ogóle no to jest po prostu E18 w kierunku Kristiansand. Tutaj widać, ale już przygotowują, że będą pewnie brameczki nowe, jeżeli są takie te rusztowania, to będą brameczki. Jest tu tunel, który wyjdzie prosto na ten most bodajże. Ujujuj. Pracują tam chyba w tym tunelu. Tak wjechał tam. I zaraz właśnie zobaczymy, tu jest ten objazd. I tak właśnie przed chwilą, jak jechałem tym objazdem, tak wyglądały stare drogi te kilkanaście lat temu, jeszcze nie wiem. Jedna 15, druga 20, jedna może 10 lat temu, kiedy tak odcinkami oni to robią, odcinkami rzeźbią te drogi. No też ciężko tutaj to zrobić, to nie jest tak jak u nas wysypać trochę gruzu, zrobić jakieś wały, tylko ciężko kopać te skały tutaj, tłuc to wszystko, mosty robić i troszkę inne budowanie. Także tunel sobie gdzieś tu idzie po prawej stronie naszej, jakoś tam zakręca pewnie w kierunku lewej strony, bo tak droga musi iść na wprost z miasto. No tu gdzie już ten dźwig widać, to on, ten most, to nawet Przęsło już będzie widać zaraz z tego mostu. Naprawdę będzie ładna konstrukcja, jak to skończą. I tunel chyba gdzieś tu wyjdzie, mi się wydaje, właśnie tu na tym objeździe. I to jest właśnie przyzwyczajenie na przykład jeżdżenia manem. Włącza się retarder. Zaraz o tym powiem, ale o, będą tu chyba wyjścia z tego tunelu, albo jeszcze gdzieś dalej. Nie, nie, bo tu jest zabudowane. One wyjdą tu niżej właśnie. I teraz można zobaczyć ten most, jak będzie pięknie wyglądał. Tak, tunel wyjdzie tam. Chociaż odsunę szybę może. Piękny most będzie. O, i co to zacząłem mówić? I przyciskam gaz i retarder się deaktywuje i wraca. O, przyciskam gaz i retarder. Dlatego. O, piękny mościk, piękne Przęsła. I znowu on będzie się łączył z tunelem tutaj zaraz. Niedokończone, nie połączone jeszcze tam gdzie to rusztowanie. Także jeszcze pewnie z pół roku, chyba na jesieni to skończą. Ci co tutaj tędy jeżdżą, no to będą, tu już idzie dalej ten Przęsła. To będą, zaoszczędzą naprawdę dużo, bo tutaj się korkuje. Teraz my jedziemy w nocy, nie? Ale oj, tam widać już zielone światełko w tunelu. I ten most przejdzie w tunel, który ma też parę kilometrów i ominie tu się całą tę górę. I wyjedzie się za Larvikiem, albo przed Larvikiem od strony Oslo. Uff, już jadę jak osobówką. Także tak to będzie wyglądało. I ta droga będzie używana tylko wtedy, kiedy zamkną tunel, ewentualnie coś na moście będą robić. Zwanym omsioringiem, czyli objazdem, ewentualnie z angielskiego jak diversion. Ale mi pierdzi po siedzeniu, już tak nie patrzę gdzie jadę. Znowu z autostradą, która już to było
2-3 lata temu, kiedy ona była tak też budowana odcinkami i ona już prowadzi do Oslo. Cały czas, jak to się mówi, dwa pasy o statusie autostrady i nawet w niektórych momentach jest 110, co w Norwegii to jest najwyższa prędkość, nie? 90, 100, 110 to już jest taka podniesiona prędkość. Nie wiem, czy gdzieś w niektórych miejscach nie ma 120 nawet, ale nie, to chyba w Szwecji jest. Także jeżeli to zrobią, to już nie wiem, gdzie ona tam się kończy, ta droga jako autostrada, ale o tu jest ten tunel tam w dole, od Oslo za Larvik aż do tam do właśnie przed Porsgrunn, bo tam też są nowa droga, ale kawałeczek później jeszcze jest jako jednojezdniowa. I o, tu też już brameczki pewnie widać, tam ten tunel cały, nie będzie go pewnie widać, jadę po liniach, nie patrzę. Także wtedy ciężarówki i wszyscy, cały tranzyt sobie troszkę zaoszczędzi, no zawsze to kilkanaście minut. Tak jak teraz właśnie. Ale idzie, kurde, ale szedł. O, zajwaniają ci kierowcy też nie rozostrzą. Ale my teraz też pójdziemy do odcięcia sobie stówka i pędzimy. No teraz to już co? Teraz już taka droga będzie cały czas do samego Oslo. Szała. Jeszcze wyprzedzimy. Wyprzedzimy tego. No nie, dziękuję. Jadę 100. Jest 110 tutaj. I to załadowane, bo ośka opuszczona. Kurczę, jak się nie da kierunkowskazu, zmienia się pas ruchu też po wyprzedzaniu, to zaraz się włącza ten wariat. Można było wyłączyć, ale lepiej niech sobie działa zawsze. Zawsze coś może czasem pomóc. Ile pokazuje Oslo? Minut. O! Ho. Nie umie zliczyć do tylu. Dobra, koniec. Koniec 3 dni autobusu za pociągi na Vestfold. Spędzonych w Kongsberg hotelu. Bardzo przyjemnie zresztą. Polski szef kuchni robił fajne śniadanko. No nie tylko on, tam cała ekipa Litwinów i Polaków, no ale to normalne jest tutaj. Hotele, gastronomia, to wszystko. Choć Norwegów tam dużo też było, recepcja czy coś, to nie tylko obcokrajowcy, no ale